Witam w kolejnym filmiku w dokończeniu tych rozważań odnośnie robienia zapasów perfum. Jeżeli obraz jest ucięty, na żadnej opcji pełny ekran, tam po prostu niestety nie, że mi się urwało, w sensie skończy mi się czas nagrywania, czy też, nie wiem, padł mi telefon, tylko po prostu sama sobie niechcący kliknęłam włączenie nagrania zamiast spauzować. Tam poruszałam na końcu kwestię serii Aqualegoria z Guerlain. To jest seria, która generalnie ma multum zapachów, z czego większość jest niestety już wycofana. Czyli przeważnie te zapachy pojawiały się, jakiś czas funkcjonowały i były wycofywane. Ciężko powiedzieć, jaki był powód ich wycofania. Może chodziło o te właśnie zmiany w składach i chcieli zachować te wersje pierwotne, nie dokonywać reformulacji. Albo po prostu w ogóle taka już idea tej serii, że generalnie większość w formie limitek, żeby właśnie może ludzie robili sobie zapasy i tak dalej, żeby właśnie co chwilę coś nowego wprowadzać, była różnorodność, a żeby w miarę jakąś taką mniejszą ilość danej serii, że tak powiem, zachować, żeby były te zmiany, żeby coś nowego powstawało, a jednocześnie, żeby nie było tak, że nagle na półkach w perfumeriach jest kilkanaście akwalegorii, żeby tak po prostu zachować ilość w granicach, nie wiem, około powiedzmy 5. Ale część zachowali, część jest w stałej ofercie, na przykład pampeluna, mandarynka z bazylią, herba freska. Po prostu prawdopodobnie zrobili rozwiązanie, które się najlepiej sprzedawały. Niestety wycofali zapachy, których odżałować nie mogę, na przykład groselinę, przepiękną czerwoną porzeczkę, bardzo kobiecy, przepiękny zapach. W podobnym stylu jest Grandjoie od Italii, natomiast groselina chyba jeszcze była taka trochę chłodniejsza, może bardziej intrygująca. Strasznie mi żal wycofania Tutti Kiwi, o którym już wspominałam. To były cytrusy z takim właśnie aromatycznym, kwaskowatym, cierpkim kiwi. Bardzo intrygujący, bardzo ciekawy, ujęty zapach cytrusów i generalnie bardzo rzadko, bardzo ciężko w ogóle coś z kiwi. Dużo zapachów wycofali, tak naprawdę no ogrom tych zapachów, nie wiem, Rosa Magnifica, Menta Folia, Piwonie, Lilie, ten Angelique, tak wiele tych wycofali, że po prostu ogromny żal. Pozostała mandarynka z bazylią pampeluny. Pampeluna jest bardzo intrygującym, bardzo intrygującym zapachem. Grapefruit połączony, tak, że tak powiem, udziwniony, ale w pozytywnym sensie paczulą. Nie znam, szczerze mówiąc, chyba niczego podobnego do pampeluny. Zapach, który jest generalnie często uznawany za taki trochę trudniejszy, ale dla mnie jest niesamowity i bardzo aromatyczny i aromaterapeutyczny, wyjątkowy. I jak na taki świeży klimat, ma naprawdę przyzwoite parametry. Jeżeli chodzi o herbę freskę, to już wolę chyba jednak Saumon Legiu, Eta Libre d'Orange, oraz jeżeli chodzi o mandarynkę, to wydaje mi się, że lepsze parametry ma Maurin Virtue 4711, właśnie czerwona pomarańcza czy krwawa pomarańcza z bazylią. W bardzo podobnym klimacie jest, a jednak parametry lepsze. Koniecznie dajcie znać, czy strasznie Wam żal wycofania niektórych akwalegorii, za którymi tęsknicie, może które jako pierwsze z akwalegorii udało się poznać, czy któreś akwalegorii ktoś zrobił może zapasy. Generalnie jeszcze jeżeli chodzi o akwalegorię, była na przykład taka cynamonowa Exalting bodajże, mam chyba gdzieś jeszcze małą ilość, było taki zapach w nazwie z Reglis też wycofany. No generalnie bardzo dużo wycofali różnych zapachów. Przeważnie akwalegorie były w takich klimatach bardziej lekkich, często poruszały motywy owocowe, bądź kwiatowe, bądź zielone, ale była też taka seria mocniejsza. Miałam kiedyś chyba Apaisant, czy Apaisę, nie wiem, kto się wymawia. Właśnie ten Exalting, troszeczkę w takich mocniejszych klimatach. Właśnie były też te zapachy z miętą, były różne róże, generalnie dużo różnych zapachów, chociaż muszę przyznać, że te dawniejsze były bardziej udane, bardziej wyjątkowe. Wśród nowości już po prostu mniej zachwytów zauważam u siebie. Ale coś mi paliło światło. Po prostu więcej takich wyjątkowych dla mnie było kiedyś jednak. Na dodatek mi strasznie grzel. I niestety chodzą w zawrotnych cenach, jeżeli się pojawiają. Zresztą to też jest ryzyko z unikatami, czy na pewno trafimy jakiś taki, który z którym się nic nie stało. W sensie po tylu latach, że na pewno się nie nadpsuły na przykład nuty głowy. Więc to jest niestety zawsze ryzyko. Ale jeżeli bym trafiła w fajnej cenie groselina, na pewno bym chciała i Tutti Kiwi. Też szczególnie może Piwonie.
Chyba te najbardziej. Trochę tęsknię za Thierry Mimosa. Taki trochę kwiatowo, miodowo, pszczółkowy klimat. Także dużo było fajnych zapachów. Z tych nowszych dużo mnie rozczarowało niestety. I zauważam, że już coś podobnego miały kiedyś akwalegorie. Czyli coś jakby powrócono, ale gorzej to ukazano. Na przykład ta Azzurra, taki klimat słodko-herbaciany, to lepszy był w tym zapachu właśnie Reglis, chociaż bardzo podobny, ale po prostu tam było dużo lepiej i bez syntetyczności. W tej Azzurrze, którą miałam i sprzedałam, niestety trochę mi ten motyw taki troszeczkę mniej naturalny przeszkadzał. W ogóle a propos alkoholegorii, coś nowego pewnie jeszcze nagram. Chyba tak dokończę. Miałam kiedyś kwiat wiśni. I to jest jeden z najbardziej traumatycznych kwiatów wiśni w perfumach, jaki poznałam, czyli właśnie w Aqualegorium. Był niesamowicie męczący, ostry, bardzo nieprzyjemny. Nerolia też mi nie podeszła. Ta, która właśnie dosyć syntetycznie wypadła. Ale to też nie jest tak, że każda z dawnych Aqualegorii mnie urzekła. Niektóre też niestety, jak poznałam po czasie, to nie było zachwytu. W ogóle muszę sobie sprawdzić, to stworzył Grosseline. Jakie jeszcze inne zapachy stworzyła ta osoba? Wydaje mi się, że kiedyś sprawdzałam. To była jakaś perfumiarka, która miała faktycznie dużo różnych innych działań, takich klimatów, różnych, bardziej cierpko, czerwono, różowo, czarno, owocowych. Ale może mi się coś miesza. Generalnie dużo świetnych perełek, jeżeli chodzi o akwalegorię. I może zrobię taki jeszcze osobny filmik z pokazaniem właśnie takiego przeglądu akwalegorii. O, oczywiście przepiękne Lis Soleil, chyba tak. To jest zapach, który się pojawił w serii trójkowej, w całym takim najważniejszym zestawieniu trzech wyjątkowych dla mnie lilii. Także taka lilia perfumeryjna kiedyś miałam, też niestety unikat. Też bardzo bym chciała znowu. I właśnie w tym zestawieniu ten zapach zajął szczególne miejsce. Czy coś tam jeszcze chciałam dodać? Z tych nowych jest Passiflora. O, jest imbir. Imbir fajnie wypada, podoba mi się z tych nowych zapachów. Passiflora, są momenty lepsze, są momenty gorsze. Jeżeli chodzi, tam jeszcze jest chyba Flora Cherisia. Któryś z tych zapachów jest taki bardzo ciekawo różowo świeży. Bardzo ładnie się układa. I to chyba właśnie ten. Chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Generalnie jak wejdę na przykład na Fragrantice w serię Aqualegoria, to na pewno bym sobie jeszcze więcej przypomniała i na pewno jeszcze jakiś osobny filmik o tej serii mi się pojawi. Może w ogóle zrobię serię, playlistę Aqualegoria, ponieważ ten temat już był naprawdę wielokrotnie poruszany. Jak ktoś zna tu Tikiwi, to koniecznie dajcie znać, jak wspominacie ten zapach. Ja go wspominam bardzo dobrze. Chciałabym go znowu poczuć. No.